Profesor Zygmunt Wróbel, magister inżynier Michał Pielka, dr Małgorzata Janik oraz dr Paweł Janik to osoby, które stoją za zaprojektowaniem monitora snu. Sposób jego funkcjonowania jest dziecinnie prosty. Sensor jest w tym momencie umieszczony na pluszowym misiu i ja ręką symuluję jego oddech. Stacja bazowa w momencie oddechu miga na niebiesko, ponieważ to jest akurat ten sensor. No i na smartfonie także możemy zobaczyć, że jest sygnalizowany oddech poprzez podświetlenie danego sensora. Na smartfonie także widzimy ilość oddechów na minutę, przybliżony puls oraz widzimy pozycję, w jakiej w tym momencie znajduje się nasz mały misiek. W momencie, jak przewrócilibyśmy dziecko na brzuszek, no oczywiście grozi powiedzmy utratą oddechu, tak więc po chwili powinien nam załączyć się alarm. W takim wypadku pomagamy dziecku obrócić się z powrotem na plecki i alarm powinien po chwili ustać. O. W momencie, gdy przestaniemy dotykać misia, tak więc zasymulujemy powiedzmy brak oddechu, po 20 sekundach powinien nam odpalić się alarm sygnalizujący brak oddechu. I w tym momencie mamy alarm braku oddechu. Oczywiście jeżeli zasymulujemy potem oddech, no to alarm ustaje i wszystko jest w porządku. Urządzenie może służyć nie tylko dzieciom, ale również osobom dorosłym, które mają problem z chrapaniem, a pomysł na nie został wzięty z życia. Historia wynalazku jest długa jak świat, ale mówiąc zupełnie poważnie, tego typu rozwiązania na rynku są dostępne, przy czym rozwiązania te komercyjne pozwalają na monitorowanie zwykle jednego pacjenta na jednym odbiorniku. Czasem zdarza się tak, że ludzie mają na przykład więcej niż jedno dziecko, czego moja rodzina jest przykładem, i wówczas przydałby się system, który mógłby monitorować na przykład kilka dzieci w tym samym czasie i to na dłużej, a w zasadzie na nieograniczonej ilości urządzeń. Pomysły nie wynikają z tego, że siedzimy w laboratorium i znajdujemy jakiś pomysł znikąd, tylko często odpowiadamy jakby na te potrzeby otoczenia. W naszym instytucie mamy dwa kierunki studiów: informatyka i inżynieria biomedyczna. Te dwa kierunki są ze sobą dosyć połączone i chcemy wykorzystać wiadomości z informatyki w inżynierii biomedycznej. Inżynieria biomedyczna zajmuje się układami dla medycyny. W związku z tym nasze układy próbujemy wdrożyć w medycynie. Rozwiązanie nieprzespanych nocy w trosce o życie dziecka dobiegnie końca. Pozostało tylko czekać, aż urządzenie będzie dostępne na rynku. Będziemy poszukiwać intensywnie potencjalnego inwestora, który zechciałby wdrożyć ten system w praktyce. A jak sądzę, ma on zdecydowanie więcej funkcjonalności niż to, co jest oferowane na rynku, i myślę, że może się sprawdzić w praktyce. Grupa badaczy z Uniwersytetu Śląskiego udowodniła, że nawet na studiach można dokonać innowacyjnego odkrycia.